Uroczystość Bożego Ciała. Czcimy przede wszystkim tajemniczą, ale rzeczywistą i realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Wracamy do Wieczernika, gdzie ta przedziwna i tajemnicza obecność się rozpoczęła. Wracamy do ustanowienia Eucharystii, ale też dzisiaj z tą obecnością wychodzimy z naszych kościołów, z naszych świątyń, na ulice miast, wiosek, miejscowości, miejsc, w których żyjemy i pracujemy. Bo Pan wychodzi ze świątyni, by zobaczyć, jak ludzie żyją, mieszkają, jak się Jego dzieciom powodzi. Ta dzisiejsza uroczystość jest takim, można powiedzieć, pokojowym manifestacją, manifestowaniem nie tylko obecności Chrystusa w Eucharystii, ale przede wszystkim, ale jest też takim upominaniem się o właściwe miejsce dla tego, co święte. Dzisiaj to, co święte, wychodzi do tego, co nieświęte. Sakrum wychodzi do profanum, aby uświadomić nam wszystkim, że Pan Bóg musi mieć swoje miejsce. Bo jeżeli Pan Bóg nie ma swojego miejsca, to Jego miejsce zajmują bożki. I dlatego dzisiaj wychodzimy, dzisiaj budujemy ołtarze w miejscach, gdzie zazwyczaj tych ołtarzy nie ma. One są tylko raz w roku. W miejscach codziennego życia, pracy, w miejscach, które są świadkami różnych dziejących się rzeczy. I dzisiaj na chwilę te miejsca, które na co dzień są profanum, są nieświęte, stają się święte poprzez obecność świętego. Dlatego kłaniamy się dzisiaj obecnemu w Eucharystii Chrystusowi, upadamy na kolana przed Nim i chcemy wołać, chcemy manifestować, upominać się, żeby w naszym życiu było jak najwięcej gestów świadczących o tym, że mamy poczucie świętości, że mamy to poczucie obecności Boga wśród swego ludu. Bo jak zauważamy, tych gestów w naszym życiu jest coraz mniej. I nie tylko w naszym życiu codziennym, tam gdzie pracujemy, żyjemy na co dzień, ale i również często się zdarza, że ta świadomość obecności Boga znika również w tym miejscu, w którym te gesty powinny być niejako z natury. Czasami to profanum za bardzo nawet wkrada się do świątyni, do kościoła. Pamiętamy tę scenę ze Starego Testamentu, kiedy Mojżesz zobaczył gorejący krzak, palący się, ale nie spalający, i usłyszał ten głos: zdejmij sandały, bo miejsce, w którym się znajdujesz, miejsce, na którym stoisz, jest święte. Kto ty jesteś? Ja jestem Bóg. Jakie twoje imię? Jestem. Obecność Boga to jest świętość. I dlatego dzisiaj chcemy to w sposób szczególny uczcić, zamanifestować i też upominać się
o to, żeby święte było święte. I żeby to okazywać, żeby to manifestować. Tak jak powiedziałem, budujemy dzisiaj ołtarze. Wychodzimy z Jezusem Eucharystycznym obecnym pod postacią chleba w monstrancji na nasze ulice, do miejsc, w których żyjemy, pracujemy. To jest obecność Boga. On jest. Ale wiemy też, że Eucharystia to jest przemiana. Jezus przemienił chleb w swoje ciało, przemienił wino w swoją krew, a wiemy, że ciało i krew to jest konkretna osoba. To jest ktoś konkretny. I my mówimy często, że przyjmujemy komunię. To jest prawidłowe stwierdzenie, ale nie tylko. W komunii przyjmujemy Chrystusa. I dzisiaj w święto Bożego Ciała chcemy nie tylko budować ołtarze na naszych ulicach, przy naszych domostwach. Nie chcemy tylko nieść Chrystusa w monstrancji uczynionej ze złota, ale chcemy przede wszystkim być ołtarzami obecnego wśród nas Chrystusa. Budować te ołtarze w naszych sercach, w naszych duszach, w naszych sumieniach. I nie tylko pokazywać Jezusa w monstrancji, ale przede wszystkim samymi stawać się takimi żyjącymi monstrancjami, poprzez które inni będą widzieć obecnego Jezusa w tym świecie. Jezus przemienia nasze serca, przemienia nasze sumienia. Dajmy się dotknąć, dajmy się przemienić Chrystusowi, abyśmy rzeczywiście byli Jego dziećmi, Jego synami, Jego krewnymi, którzy będą uobecniać i bardziej pokazywać tę obecność Jezusa w świecie. Pokazywać obecność Boga wśród swojego ludu. Bóg jest obecny. To jest święto obecności. On na pewno jest, bo tak powiedział: będę z wami aż do skończenia świata. I dlatego dzisiaj też w tę uroczystość Bożego Ciała trzeba siebie samego zapytać, a czy ja jestem obecny wobec tej Bożej obecności? Wyznajmy naszą wiarę.